Tylko wieczny dzień. A ja, Jezus, to król. Jezus, 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 Jezus
Będziemy im Bogu chwalić. Zaczynają coś nowego. Coś, co będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Przyjaciele. Będziemy się modlić o was. Módlcie się o nich. Ojcze, dziękujemy ci za nich. Ojcze, dziękujemy ci, że znalazłeś ich. Dziękujemy ci, Ojcze, że był ten dzień, kiedy spotkali się z tobą. Kiedy rozpoznali Jezusa. Ojcze, dziękuję ci, że twój Święty Duch zamieszkał w nich. Że zjednoczyli się z tobą i stali się po prostu jedną osobą. Ojcze, dziękuję ci, że spotkali się nawzajem. Ojcze, dziękuję ci, że zobaczyli w sobie miłość. Dziękuję ci, że to, co się stało w ich życiu, zmieniło ich obydwoje. Ojcze, my teraz autorytetem Kościoła ogłaszamy, że ich małżeństwo będzie szczęśliwe, pełne mocy, pełne siły, że nic nie zakłóci rytmu miłości tego małżeństwa. Ojcze, ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będą dla ciebie przyjaciółmi, że będą szli razem, Ojcze, że diabeł się będzie ich bał, że demony będą uciekały, jak będą chcieć. Ojcze, dziękujemy tobie, że niczego im w życiu nie zabraknie. My proklamujemy nad nimi, Ojcze, zdrowie fizyczne, zaopatrzenie finansowe. Ojcze, w imieniu Jezusa my zachowujemy ich teraz od ludzi przewrotnych i złych. Oczyszczamy ich życie od wszystkich relacji, które mogły być dla nich jakikolwiek sposób krzywdzące i niszczące. Ojcze, błogosławimy ich życie seksualne. Ojcze, błogosławimy ich rozmowy. Ojcze, błogosławimy ich służby. Ojcze, błogosławimy ich dzieci. Ojcze, błogosławimy w imieniu Jezusa, że ich dzieci będą zawsze zdrowe i silne. Czy niczego nie będzie im brakowało, Ojcze. Uwielbiamy cię, Ojcze. Duchu Święty, wypełniaj. Wypełniaj. Wytyczamy krew Jezusa wokół siebie, granice z krwi Jezusa, wokół ich umysłów, emocji, ciał. Halleluja. 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 To dzięki Jezusowi tak jest. To dzięki Jezusowi można być szczęśliwym. Ojcze, dziękujemy ci za przelaną krew Jezusa, za złamane ciało na krzyżu. Ojcze, dziękujemy ci, że to definiuje ich życie. Że diabeł tego nie przejdzie nigdy. Że to ich będzie zabezpieczać i chronić. Że każdy dzień ich na ziemi tutaj będzie taki, jak ty powiedziałeś. Chroniony twoją krwią, wzmacniany twoim ciałem. Wyściskajcie ich z całego serca. Ajajajaj, Jezus to król, on umarł za mnie, złamał mój ból. Ajajajaj, Jezus to król, on umarł za mnie, złamał mój ból. Ajajajaj, Jezus to król, on umarł za mnie, złamał mój ból. Jezus to król, on umarł za mnie, złamał mój ból.
mam dziś swoją moc. Dzięki Tobie w pełni żyję, światło nieba zrobię noc. Twój święty stąpi ze mną, a to powie z czego nie. Dzień wiem, że on ze ziemią, że w sensie jeszcze. Ajajajaj, Jezus to król. Oh.
mam dziś twoją siłę, Jezus, mam dziś twoją moc. Dzięki Tobie w pełni żyję, już jak nie ma skąd pomoc. Twój święci są tu ze mną, aniołowie strzelone. W imieniu rządzę ziemią, się szczęścia Ciebie śnią. Thank you.
Nie będę milczeć w taki dzień. Miałam to powiedzieć w ogóle za tydzień, ale stałam tym na uwielbieniu i mówię, nie będę milczeć. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj tutaj stoję. Chciałam podziękować Arturowi i Kasi za wskazanie tej drogi. Chciałam podziękować Arturowi i Agacie za to, co zrobiliście w moim życiu. Gdyby nie spotkanie Artur z tobą, dalej byłabym zależna.
Dalej byłabym uwiązana, nie byłabym wolna. Nie zbudowałabym tego, co dzisiaj zaczynam wszelkim budować. Dziękuję, Agata, za twoją korektę. Za twoje każde słowo, które do mnie wypowiadałeś. Które na początku łamało, ale ono budowało. Dziękuję tobie, Iwonka, za uszycie tej sukni. Ona jest taka jak z moich snów. Dziękuję, Monika, za makijaż, za każdy dzień spędzony z tobą, za każdą lekcję życia, którą wzięłam od ciebie, za naszą przyjaźń, za to, że jesteś dla mnie jak mama. Szukam, gdzie jest Asia. O, jest! Asieka, piękna dekoracja. To też jest w ogóle ciekawe, bo ja bardzo też lubię kwiaty. I chciałam to zrobić wszystko sama. I w ogóle tutaj dużo tak się pękało też, bo ja mówię, taka Zosia Samosia, to sobie poradzę, zrobię wszystko sama. Nie dałabym rady, to jest prawda. Więc Asiu, dziękuję ci bardzo za twój talent, za to, że zrobiłaś tak pięknie, przyozdobiłaś nam kościół, że możemy dzisiaj patrzeć na to, czego dokonałaś. Dzięki, Norbert, że dzięki tobie doświadczyłam, czym jest rodzina. Wiecie, myślałam, że wiem, czym jest rodzina. Przychodząc tutaj do kościoła w tamtym roku, we wrześniu, bałam się strasznie. Po prostu się bałam. I jakiś czas temu na uwielbieniu tak stałam, mówię, Boże, nie czuję się jak w rodzinie, w ogóle nie wiem, czym jest rodzina. I mówię, nie wyobrażam sobie tego dnia, który miałabym spędzić z ludźmi, których mam nazywać rodziną. Ja nie chciałam was nazywać rodziną. Ja chciałam doświadczyć rodziny. I dzięki tej ceremonii doświadczyłam w ogóle takiej potęgi miłości, jaką jest Bóg. I w ogóle tym, że Kościół to rodzina. Dziś to wiem, że jesteśmy rodziną. Dziękuję jeszcze mojej teściowej. Nie wiem, gdzie jest. Nie widzę. O! Jesteś cudowną kobietą. Dziękuję za to, że ty mnie zaakceptowałaś. Że nie miałaś żadnych wątpliwości, że przetrwałaś największą burzę. Dziękuję, Włodzimierz. Za to, że jesteś. Nie wiem, jeśli kogoś pominęłam, to przepraszam, ale... A, nie wiem. Jeszcze są tu osoby z mojej pracy, z którymi pracuję. Że bardzo wam dziękuję, że jesteście. Że mnie rozumiecie w ogóle w tym wszystkim. A i jeszcze przypomniało mi się. Dziękuję mojemu mężowi. Dziękuję za twoją odwagę, za to, że stałeś wtedy wiarą i się nie wycofałeś, bo mnie ta pewność pociągnęła. Dziękuję ci serdecznie.